ręce, podprowadź, podprowadź! Super! Myślałem, że tam poleci. No pewnie, że tak myślałam. Jeszcze raz. Mocniej! Widzisz! Pięknie! O to chodzi! O to chodzi, prawda, mamo? Znajdujemy się na boisku Orlik. Boisko powstało w 2010 roku z inicjatywy Rady Dzielnicy 16. Tak naprawdę z tego boiska może skorzystać każdy mieszkaniec dzielnicy 16 i nie tylko, ale mieszkańcy tej dzielnicy mają tutaj najbliżej. Obiekt jest otwarty codziennie. Od godziny 17 realizowany jest tu projekt Mój Trener, Mój Przyjaciel. Oznacza to, że jest tutaj osoba odpowiedzialna za ten obiekt, u której można pożyczyć sobie piłki, skorzystać z fachowej trenerskiej porady. Cały kompleks składa się tutaj z pomieszczenia dla animatora, z pomieszczenia na sprzęt, z ubikacji, dwóch szatni. No i dwa boiska, boisko wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i z boiska do piłki nożnej. Powiedz mi, dziecko, co ty trenujesz? Piłkę nożną. Najbardziej lubię grać, bo wczoraj moja drużyna wygrała. Dwa razy tam strzeliłem, ale w inny dzień. Chcielibyśmy jako Rada Dzielnicy, żeby na terenie naszej dzielnicy powstały takie nowe obiekty. Jest nadzieja, że uda się stworzyć podobne boisko przy szkole 101 na osiedlu Jagiellońskim. Jak widać z ilości osób, które w tej chwili korzystają z boiska, inicjatywa jest cenna. Jak się nazywasz? Iwona. Iwona, tak? Dobrze. A ty? Iza. Iza, okej. Okay. Najpierw wam powiem, na czym... Chciałam powiedzieć, ale nie będę tutaj rozmawiała z nią. Właśnie chcę powiedzieć, jakie zasady tutaj panują, więc proszę o chwilę ciszy. Mediacja to jest taki proces, w którym właśnie ja mam wam pomóc znaleźć tak wygodne rozwiązanie, żeby zadowolona była właśnie jedna i druga strona. Nią? I w trakcie naszych warsztatów przedstawialiśmy sobie właśnie przykładowe scenki konfliktów, po to, żeby jak najlepiej przygotować się na ewentualne prawdziwe mediacje. Nikt nie jest zmuszany, aby przyszedł do mediatora i rozmawiał z nim. Jeżeli nie chcemy, nie przychodzimy, ale jesteśmy też od razu informowani o tym, że mogą nastać następstwa tego, mogą być niekorzystne dla obu stron. Iwona, co się stało? Co się stało? Co się stało? Ona ściąga. Ja sobie na to nie pozwolę. Ja mam się uczyć, ja mam dostawać dwa? Twoim zdaniem można ściągać, że oczekiwanie jest w porządku? Czasem trzeba. To jest łamanie prawa. Trzeba sobie wziąć. Zaczekaj. Ale czy nie uważasz, że to jest trochę niesprawiedliwe, że Iwona się uczy, a dostaje niższe oceny od ciebie? Ale kto jej broni to mogę zrobić? Może ona po prostu jest uczciwa. No ja widzę. Wystarczy przysiąść do nauki, wystarczy przysiąść na książkę, mi się nauczyć, a nie iść na łatwiznę. Mediator musi przyjąć moderowanie spotkania na siebie. Musi wierzyć w sukces i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia celu. Czyli uważasz, że możesz dalej ściągać i radzisz Iwonie, nie żeby... Nie widzę innego rozwiązania. Nie widzisz? Dobrze, to zaczekaj. Iwona, czy ty masz jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem? Co by cię zasatysfakcjonowało? Żeby przestała ściągać. No ale jeśli to dla niej jest w tym momencie niemożliwe, to może masz jakiś inny pomysł? Ale dlaczego jest dla niej to niemożliwe? Może sobie nie może poradzić z nauką. No to chcesz jej jakoś pomóc? Tak, mogę jej pomóc. Dobrze, zaczekaj. Czy naprawdę podoba ci się to rozwiązanie? Czy jesteś w stanie przysiąść z Iwoną i naprawdę uczyć się? Możemy spróbować. Teraz proszę was o symboliczne uściśnienie dłoń. I spiszemy teraz protokół. Tak, tak jest. Dziękujemy bardzo. Eter nad Skawicą wypełniony, bożonarodzeniowymi tony, jak morze otula, to szczerze i wciąż żywo bijące serce krajobrazu, który ma Twoją moc i Twoją niemoc, mamo. Pomyślałam sobie,
że przecież powinnam znaleźć jakiś taki, no taki klucz, który te wiersze otwiera. I pomyślałam sobie, że przecież jest to miłość, miłość do Tatr. Pan zresztą napisał tyle wierszy o górach, że można by zrobić na tej podstawie mapę Tatr. Krajobraz za oknem kuchennym zawiera ruch aut, bezchmurną pogodę, ruch ludzi, ruch gałązek akacji. Twojego ruchu przez ulicę nie zawiera, tak jak nie zawiera liści o tej porze. Kroki zmierzchu są miękkie, cudownie pachną, mają piękny kolor ciemności. Są już prawie dojrzałe. Jaką poezję pan czyta? Właściwie to wszystkich poetów lubię i w każdym coś tam znajduję. No, jesteśmy spadkobiercami tych, co byli przed nami. Jak to pięknie pani Elżbieta kiedyś powiedziała. No, bierzemy to, co było, staramy się dodać coś swojego, no i tak zostawiamy to. Przychodzi następny, bierze to od nas albo nie bierze, albo zaneguje i napisze, że taczkami będziemy zwozić, prawda, tych tam, no, Mickiewiczów, Ficków czy innych tam. Kiedy pszczółka krąży nad kwiatem na nasturcji, moja żona lubi usiąść na werandzie domku z ogródkiem i pijąc kawę zajmować się robieniem serwetki przy pomocy szydełka. Do pełni szczęścia brakuje tu jednak domku, werandy i ogródka. A do tego jeszcze ten jej mąż, wyrażający się tu osobie w liczbie pojedynczej trzeciej osobie, siwy staruszek, który mógłby być hydraulikiem, ale nie jest hydraulikiem, bo znalazł sobie nie wiadomo po co inne zajęcie i marudzi. Innego końca świata nie będzie, innego końca świata nie będzie.